Widzowie, ja jestem Michał, a to jest kanał Cena i Ołów. Ponieważ ostatnio przepaliłem się przez swoje zapasy amunicji bocznego zapłonu, no to postanowiłem nieco uzupełnić podręczny schowek. Ja z pistoletu Ruger strzelam głównie amunicją SK. To jest taki produkt, który sobie wybrałem po wypróbowaniu wielu różnych marek amunicji i rodzajów. SK jest to brand firmy Lapua. Więc to jest jak najbardziej markowa, solidna amunicja. W tych ilościach, w których ja go kupowałem, czyli w tych takich 500 cegłach po 500 sztuk, on wychodzi, chyba ostatnio był w okolicach 60 groszy za nabój. To nie jest tanio jak na amunicję bocznego zapłonu, natomiast no ja mam z nią o tyle dobre doświadczenia, że ona z moją bronią dobrze pracuje. Praktycznie nie powoduje zacięć, bo tych zacięć jest powiedzmy gdzieś tam w ilości 2 do 3 sztuk na 100, co można powiedzieć jak na boczny zapłon jest wynikiem bardzo dobrym. Natomiast niestety ostatnio w pobliskich sklepach tej amunicji nie było i spowodowany tym faktem postanowiłem zrobić eksperyment i sięgnąć po amunicję z jeszcze wyższej półki, mianowicie Ili Match Pistol. To jest bardzo utytułowanej firmy amunicja, bo oczywiście Ili, patrząc na statystyki mistrzowskie z zawodnikami, zgarnął naprawdę ogromne ilości tytułów i pierwszych miejsc medalowych. No i oczywiście ten fakt jest odzwierciedlony również w cenie, ponieważ to jest amunicja niemal dwukrotnie droższa od SK, czyli to jest amunicja, która kosztuje chyba złoty 35 za nabój. No to jest cena jak za dziewiątkę, można powiedzieć. Więc w dzisiejszych czasach szczególnie. Więc pytanie, czy w ogóle stosowanie takiej amunicji wiąże się z jakimiś korzyściami i czy warto, tak? Ja oczywiście będę się odżegnywał od wydawania jakichś definitywnych opinii, bo dla każdego może to działać inaczej. W moim przypadku ja sobie postanowiłem zrobić taką próbę, natomiast oczywiście, jeżeli by komuś z was do głowy przyszło zastosować te moje rady, to radzę wam po prostu samodzielnie przetestować, jak to działa. A jak działa? Otóż do rzeczy, kupiłem sobie 200 sztuk tej amunicji, zdążyłem wystrzelić setkę i pierwsze wnioski są następujące. Na 100 sztuk nie nastąpiło ani jedno zacięcie, co w stosunku do SK zielonego pistoletowego jeszcze podnosi tą amunicję jakby o jeden poziom do góry. To na pewno. Jeżeli chodzi o celność, pierwsza strzelona z niej seria 10 sztuk to było tam lekko powyżej 90 punktów. Możecie sobie tą tarczę w tej chwili zobaczyć. Wstrzeliłem w tarczę chyba jedno niepełne pudełko i to, co na pierwszy rzut oka obserwuję, to ona w kombinacji mojej, czyli strzelec, pistolet i amunicja, nie jest celniejsza od amunicji SK. To znaczy ona prawdopodobnie jest dokładnie wykonana, z lepszymi tolerancjami, z lepszych materiałów, lepiej wyrównane na ważki. Natomiast w przypadku mojego strzelania ta dwukrotna różnica w cenie nie przynosi żadnej zauważalnej poprawy wyników, które osiągam. Natomiast różnicę, tą, którą zaobserwowałem, czyli całkowity brak zacięć na 100 sztukach, można dosyć łatwo wytłumaczyć i teraz każdy z was będzie sobie musiał odpowiedzieć, czy to dla was jest warte tych dodatkowych 60 paru groszy, czy niekoniecznie. Otóż amunicja SK jest to taka dosyć klasyczna amunicja bocznego zapłonu. Pocisk jest wykonywany z miękkiego, stosunkowo miękkiego stopu. Ona jest dosyć bogato pokrywana tym takim smarującym woskiem. Ją jak się weźmie do ręki, to później ręce trzeba umyć, bo to wszystko jest po prostu śliskie. Natomiast jeżeli chodzi o Ili, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ ona nie jest aż tak agresywnie smarowana. Jest tutaj na powierzchni pewnie jakaś bardzo delikatna warstewka. Natomiast to, co rzuca się w oczy, spójrzcie na kolor pocisku. Te pociski w SK są dużo ciemniejsze, a Ili jest taki jasny, połyskliwy, bardziej w kolorze takim przypominającym
cynk lub cynę, niż taki powierzchniowo utleniony ołów. I jest to, jak na tyle, na ile sobie zacząłem czytać, stop pocisku jest czymś, co najbardziej tą amunicję różni. O ile w SK i w podobnych produktach mamy po prostu miękki stop z ołowiu, to tutaj stosowany jest stop z dużą ilością bizmutu, antymonu i innych metali, które no, w bezpośredni sposób przekładają się na cenę tego naboju. Natomiast on jest znacznie twardszy i jest mniej podatny na uszkodzenia. Tutaj, jeżeli sobie weźmiemy ten klasyczny ołowiany pocisk, jeżeli ja bym go zadrapał tutaj paznokciem, nie chcę tego robić, bo później z niego nie strzela albo mi się zatnie, no to on oczywiście nawet w samym procesie ładowania go do komory, jeżeli gdzieś tam nieszczęśliwie zahaczy o elementy broni, to już jest przesłanka do tego, żebyśmy mieli na takiej amunicji zacięcie. W Willi mamy tutaj ten twardy stop, który jest dużo mniej wrażliwy na takie powierzchniowe próby uszkodzenia go, w związku z czym to jest najprawdopodobniej odpowiedź na to, co obserwowałem w trakcie tego testu, czyli ani jednego zacięcia na setkę. Także jeżeli komuś by zależało na takim efekcie, no to oczywiście musi sobie, że tak powiem, w głębi własnego portfela rozważyć, czy ten efekt jest wart dwukrotnie wyższej ceny w stosunku do amunicji takiej maczowej SK. Ja najprawdopodobniej nie dam się przekonać do tego, żeby strzelać z tej amunicji. No chyba, że w trakcie, że tak powiem, mojego strzeleckiego rozwoju nastąpiłoby gwałtowna poprawa wyników, które osiągam i okazałoby się, że SK, że tak powiem, nie dorównuje temu, co robię na tarczy. Natomiast no, patrząc na moje wyniki, aktualnie mi to nie grozi. Ten wynik rzędu 92-94 punktów przy 10 strzałach umieszczonych w tarczy, to jest taka moja norma. I z obu tych amunicji wyglądało to dokładnie tak samo. Poza faktem, że będzie się po prostu mniej zacinać, a czasami wiadomo, że nawet jedno zacięcie w czasie zawodów potrafi człowieka wytrącić z rytmu i spowodować, że wynik całego strzelania będzie już gorszy. Ale to sobie każdy sam już musi ocenić. To tyle w tym odcinku sponsorowanym przeze mnie, dlatego że YouTube, widząc w filmie, że się pojawiają aż dwie straszliwe nazwy producentów amunicji, nie da mi na nim zarobić ani centa, ale tym się nie przejmujemy. Oglądajcie, stosujcie w ramach uznania i do usłyszenia. Cześć.